Kiedy ja przygotowywałem się do tego, żeby opowiedzieć swoją historię, najbardziej, nie to, że się obawiałem hejtu, ale wyobrażałem sobie, co mnie może spotkać po tym, kiedy to opowiem. Kiedy jednak w naszym kraju, w którym wielu ludzi jest pokiereszowanych i wiedząc, że wiele osób nie zrozumie jednak tego i może w nich po prostu obudzić się chęć hejtowania i się wielu obudziła, byłem na to przygotowany. Powiedz mi, czy ty myślałaś o tym, pisząc tą książkę? Myślałaś, przygotowywałaś się jakby o tym, co może, jaka fala hejtu może na ciebie spaść? Czy boisz się na przykład tego? Bo tak naprawdę, no, to jest dopiero początek Wilczycy. Ona dopiero pojawiła się w księgarniach, ale no ja, znając zalążek twojej historii i wiedząc, że to tak naprawdę to jest dopiero początek, no, wydaje mi się, że ja wróżę temu, że to będzie po prostu, no, odniesie ogromny sukces. I czym większy ten sukces będzie, za chwilę będzie film, no, będzie większy hejt. Boisz się tego? Wiesz co, tylko głupiec się nie boi, kuczajku. Tak. I powiem ci, że bałam się bardzo, bałam się, ale też ja mówię, że tę książkę ja urodziłam, nie napisałam i okupiłam ją naprawdę cierpieniem, łzami, czasami śmiechem, ale ja przechodziłam w pewnym sensie terapię i przez cały ten czas naprawdę miewałam takie momenty, kiedy wstawałam rano i mówiłam: nie, 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 ja się wycofuję, ja dzwonię do tego Pruszyńskiego, nie, to tak być nie może, ja nie, mnie to wykończy. I naprawdę tak było. Natomiast jednak też podszepty najbliższych, którzy mówili, że to wręcz misyjna książka, że to jednak wielu ludziom da wiarę i jakby odwagę, to jednak uznałam, że dla wszystkich to będzie z korzyścią i powiem ci, że po paru dniach sprzedaży Wilczycy dostałam naprawdę setki wiadomości z całej Polski i naprawdę ja byłam przygotowana na ten hejt, a jestem straszna, ale jestem zdziwiona, bo ja nie dostałam ani jednej podłej wiadomości tak naprawdę od ludzi, wręcz przeciwnie. Ja całą niedzielę po Dzień Dobry TVN płakałam, nie jadłam, nie piłam, tylko po prostu odpisywałam ludziom na te wiadomości. Więc tu jest dla mnie totalne zaskoczenie, że tak naprawdę przyjemnie i z taką sympatią mnie przyjęli ludzie, co dla mnie jest wielką nagrodą i takim, no, wyróżnieniem. Ja się cieszę, bo ja ciągle mam ten syndrom niekochanego dziecka i potrzebuję akceptacji, zwyczajnie, więc niby nie, niby mam to swoje, tą swoją, wiesz, watachę, rodzinę, ale wiesz sam, jak to jest. Fajnie jest być lubianą osobą. Zgodzisz się ze mną? Tak, a powiedz mi taką rzecz, bo, ale pojawił się, jakiś hejt pojawił się. Pojawił się jeden jedyny i nie uwierzysz, to znaczy może uwierzysz, ale nie chciałabym jakby rozszerzać tego tematu, ale od rodziny. Więc na dziesiątki, osób, które ci najbardziej znają. Tak. Od jedynej osoby właśnie z rodziny dostałam straszliwy hejt. No trudno, życie. Wiesz co, wydaje mi się, że to też jest trochę tak, że... A ty też tak miałeś? Tak, ja też tak miałem, że ten hejt był od rodziny. Wydaje mi się, że oni, będąc w całej tej historii również pokiereszowani, ale żyjąc, tworząc swoją historię, myślę, że po prostu wiedzą, w co uderzać i w jakie punkty uderzać, żeby uderzać jednak w tą niekochaną, nieakceptowaną dziewczynkę, która tej akceptacji tak naprawdę najbardziej szukała u nich.